Doskonale zachowane szczątki stworzenia sprzed 47 milionów lat, które mogło być naszym przodkiem, przedstawione we wtorek na konferencji prasowej w Nowym Jorku. Szkielet znaleziony w Niemczech przypomina kształtem i wielkością małego kotka. Zwierzę miało cztery nogi i długi ogon. Według doktora Jensa Franzena z Instytutu Schenkenberga z Frankfurtu może to być ważny krok w wyjaśnieniu wczesnej ewolucji małp człekokształtnych. Niewątpliwie są to szczątki naszego przodka. Jeśli chcielibyśmy nazwać go potocznie, to nie mamy tu do czynienia z pra-pra-pra-babcią, ale raczej z pra-pra-ciocią. Samica, której dr Harum z Oslo nadał pseudonim Ida, mogła mieć około 10 miesięcy, a jej ostatnim pokarmem były owoce i liście. Oczywiście nie twierdzę, że jest to nasz bezpośredni przodek, bo byłoby to za dużo powiedziane, ale pamiętajmy, że skamielina pochodzi sprzed milionów lat, a nauka nie potrafi dać jednoznacznej odpowiedzi, kiedy dokładnie pojawił się pierwszy człowiek.